Przyznam szczerze, że dzisiejsza Ewangelia, którą zaproponujemy do kontemplacji, to jest jedna z moich ulubionych Ewangelii. Ewangelia pełna emocji, pełna akcji. Uczniowie, którzy wypływają na Jezioro Tyberiackie, żeby łowić ryby i nagle orientują się, że Pan Jezus jest na brzegu. Reakcja jest oczywiście taka bardzo wyraźna, szczególnie Szymona Piotra, który wskoczy do wody. No właśnie, wskakuje w ubraniu. To jest, zawsze mnie to fascynuje. Jak? Inaczej niż my byśmy zrobili. No, przecież zawsze się raczej zdejmuje tę odzież, żeby wskoczyć do wody. Natomiast Piotr, on się ubiera i płynie w tym ubraniu, bo tak już się nie może doczekać. I chcemy, żebyście w tej kontemplacji, w każdej innej, byli z Jezusem, byli z tymi osobami właśnie całym sercem. Świetnie, jeśli to też jakoś poruszy, dotknie, że się ucieszycie. Tak, Jezus jest i On nie tylko czeka na Piotra czy innych apostołów, On na mnie też czeka, żebym przybiegł do Niego, przepłynął, spotkał się z Nim. Może kontemplując szczególnie, postarajmy się wyobrazić sobie, jak ja bym się zachował, jak ja bym przeżywał właśnie taką emocję, którą ma Piotr, którą mają inni uczniowie, którzy z utęsknieniem. Na początku oni są trochę zrezygnowani. No, ten symbol tego, że oni wracają do tego, co robili wcześniej, to jest takiego no, trochę poddania się. Tymczasem Jezus pojawia się na brzegu no i znowu pokazuje, objawia im się przez cud, którym ich powołał. Więc to jest, myślę, że takie niezwykłe wrócenie do tego pierwszego kontaktu z Nim, tego pierwotnego zachwytu, pierwotnej miłości. Dlatego tym bardziej zobaczmy, jak oni wyczekują tego Chrystusa i jak bardzo się nie mogą doczekać, żeby spotkać z Nim na brzegu. I z tym wydaje się, że możemy Was zostawiać. Niech to będzie owocna modlitwa, a Wy się nie bójcie tego, żeby mocno przeżywać dane modlitwy. Nie bójcie się też tego, że niekiedy tych emocji wielkich nie będzie. Niech to się przydarzy, niech to się dzieje. Nic nie mogli ci uczniowie zrobić, żeby właśnie w tym momencie Jezusa przywołać, żeby On w tym momencie był, ale jak się pojawia, reagują całym sercem. Zanim rozpoczniemy właściwą modlitwę, przygotuj się jeszcze przez chwilę do tego czasu. Pomyśl sobie, że szykuje się na spotkanie z Nim, z Jezusem zmartwychwstałym. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Ewangelii według świętego Jana. Potem znów ukazał się Jezus nad jeziorem Tyberiackim. A ukazał się w ten sposób. Byli razem Szymon Piotr, Tomasz zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu: idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie ułowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: dzieci, macie coś do jedzenia? Odpowiedzieli mu: nie. On rzekł do nich: zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: to jest Pan. Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi, i rzucił się w pław do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około 200 łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nim ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: przynieście jeszcze ryb, które teraz złowiliście. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie 153. A pomimo tak wielkiej ilości sieć nie rozerwała się. Rzekł do nich Jezus: chodźcie, posilcie się. Żaden z uczniów nie odważył się zadać mu pytania: kto ty jesteś? Bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im, podobnie i rybę. To już trzeci raz, gdy ukazał się uczniom od chwili,
gdy zmartwychwstał. Uczniowie nie wiedzą, co mają ze sobą począć. Niby Jezus zmartwychwstał, ale bez Niego jakoś nie potrafią się odnaleźć. I Szymon Piotr mówi, ja wracam do starych schematów. Idę łowić ryby. Ja wracam do tego, co znam. Co przez lata mi się udawało. Mam dosyć tej niepewności. Tam to wszystko to było niesamowite, ale chyba już się skończyło. Wyobraź sobie, spróbuj być wśród tych uczniów, wśród tej całej ekipy, która wraca do starego, wraca do łowienia ryb, do tego wszystkiego, co było przed spotkaniem z Jezusem. Tak jakby to wszystko, co się wydarzyło, nie wydarzyło się. Tak jakby to wszystko było snem, który po prostu bardzo długo trwał. Zobacz, jak się przygotowują, jak przygotowują sieci, przygotowują łódź, skrzynie na ryby. To nie było wyjście, żeby sobie po prostu połowić. To było wyjście do konkretnej rybackiej pracy. Spróbuj być z nimi. Zobaczyć, jaka jest wśród nich atmosfera. Czy rozmawiają o czymś? Czy może są w ciszy? Daj sobie chwilę czasu na to, żeby być w tym obrazie. Całym sobą. Minęła noc, wracają i nic nie mają. A na dodatek spotykają jakiegoś nieznajomego na brzegu, który mówi rybakom, którzy właśnie wracają z połowu: macie coś do jedzenia? A oni odpowiadają: nie, nie mamy. Ten moment musi być dla nich upokarzający. Wypłynęliśmy pracować i nawet nie mamy jednej ryby na sprzedaż? A nieznajomy mówi im: zarzućcie sieci po prawej stronie, a złapiecie. I posłuchali. Zarzucili sieci i złowili takie mnóstwo ryb, że dla rybaka to wręcz było niewyobrażalne. Uczniowie aż byli zaskoczeni, że ta sieć się nie porwała. I wtedy Jan odkrywa: ludzie, myśmy nie zauważyli. Przecież to jest Jezus. I nagle otwierają im się oczy. Bądź z nimi na tym pokładzie. Wyobraź sobie ten moment, jak Jan mówi: to jest Pan. To on jako pierwszy odkrywa: przecież my to kiedyś już widzieliśmy. Szymon Piotr, który się ubiera, rzuca się do wody. Wszyscy, którzy nie wiedzą wyciągać te sieci, czy je ciągnąć, czy zostawić, czy co mamy z tym zrobić teraz? Bądź z nimi.
obserwuj ich. Słuchaj tego, co mówią. Zobacz, jak oni się czują. I pod koniec tej modlitwy jest ten moment spotkania przy ognisku. Jezus przygotował w międzyczasie ognisko. Zaprasza ich, żeby przynieśli te ryby, które w międzyczasie złowili. I razem posilają się. Spotykają się razem, żeby zjeść. Usiądź z nimi. To on to wszystko przygotował. I on ciebie też zaprasza do tego, żeby dołączyć. Żeby usiąść przy tym ogniu. Wyobraź sobie, poczuj w wyobraźni to ciepło, ciepło ogniska. Usłysz ten szum wody. Wczuj się przez chwilę w tę sytuację. I odmówmy na koniec. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.